I kto by pomyślał, że w ramach politycznego sporu wokół sytuacji na granicy polsko-białoruskiej pojawi się wątek prawa zamówień publicznych? A jednak stało się tak w związku z uchwaleniem ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, w ramach której zdecydowano, że inwestycja obejmująca budowę fizycznej bariery na granicy będzie realizowana poza systemem zamówień publicznych. Posługując się językiem mediów, Mur zostanie wybudowany bez przetargu. Oczywiście debata wokół tej decyzji jest jak zwykle szalenie merytoryczna, oparta na wyważonych argumentach, prawda? No właśnie nie. Tradycyjnie wygląda raczej tak. Czy właśnie moja racja jest racja najmądrzejszą? Ale w takim razie, jak to jest z tym murem i brakiem przetargu? Jedyna słuszna i prawidłowa decyzja ustawodawcy, czy raczej decyzja skandaliczna, naruszająca zasady prawa unijnego i niespotykana w cywilizowanym świecie? O tym w kolejnym filmie z cyklu Law in Action. Uważam, że problematyka zamówień publicznych jest naprawdę bardzo interesująca i w praktyce bardzo silnie oddziałuje na nasze życie. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz, skąd czerpiesz tę radość? Ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest to temat rozpalający do czerwoności, niezliczone rzesze obywateli. Okazuje się jednak, że nawet zamówienia mogą znaleźć się w centrum publicznych wydarzeń. Taki moment właśnie nadszedł w związku z kryzysem granicznym, a konkretnie w związku z decyzją ustawodawcy o wyłączeniu obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych do budowy muru. A skoro w Polsce wszyscy jesteśmy przecież lekarzami, trenerami i prawnikami, nie może dziwić, że sensacyjny temat muru bez przetargu musiał trafić pod strzechy. Sejm załatwił sprawę w dwa dni. Senat rozpatrzy ustawę o budowie muru na granicy z Białorusią na spokojnie. Za dwa tygodnie będą pytania o koszty, omijanie prawa zamówień publicznych i nadzór CBA. Ustawę o budowie muru na granicy z Białorusią wczoraj przyjął Sejm. Zapora ma powstać bez przetargu i z pominięciem prawa budowlanego. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że materiał i użyte w nim sformułowania takie jak omijanie prawa. Sugerują, że w decyzji o wyłączeniu prawa zamówień publicznych w związku z budową muru jest coś głęboko nieprawidłowego. Czy rzeczywiście tak jest? O co w ogóle chodzi z tymi przetargami i gdzie tkwi kontrowersja? Otóż główny komendant Straży Granicznej, który został ustawowo zobowiązany do zorganizowania budowy bariery na granicy, zasadniczo każdą umowę o wartości przekraczającej 130 tys. zł, powinien zawierać w reżimie zamówień publicznych. Ustawa jednak zwalnia go z tego obowiązku. Krytykę bardziej szczegółową niż medialna narracja sformułowano w Senacie. Mianowicie, na etapie prac senackich wprowadzono poprawkę zakładającą, że do budowy muru należałoby jednak stosować prawo zamówień publicznych, a konkretnie przepisy o zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Kluczowe było jednak uzasadnienie tej propozycji, w którym wskazano, że ustanowione przez Sejm wyłączenie obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych nie ma swojego odpowiednika w prawie Unii Europejskiej, przez co polska ustawa może być czy jest niezgodna z prawem unijnym. Czy rzeczywiście tak jest? Tak. Otóż nie. Zgodnie z unijnym prawem zamówień publicznych państwo członkowskie może podjąć decyzję o wyłączeniu jego zastosowania, gdy wymaga tego ochrona istotnego interesu bezpieczeństwa państwa. Wyłączenie to przewiduje zarówno tzw. dyrektywa klasyczna, jak i dyrektywa regulująca udzielanie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, a w ślad za nimi polska ustawa, prawo zamówień publicznych. Co paradoksalne i zaskakujące, w uzasadnieniu swojej propozycji Senat potwierdza, że takie wyłączenie odwołujące się do ochrony istotnego interesu bezpieczeństwa państwa rzeczywiście już istnieje. Gdzie tu logika? No właśnie, o co więc chodzi? Pewną logikę stanowiska Senatu trzeba jednak zakładać, więc w ocenie Senatu budowa bariery na granicy prawdopodobnie nie może zostać objęta istniejącymi już wyłączeniami. Zresztą trzeba przyznać, że z kolei w uzasadnieniu do projektu ustawy wniesionego do Sejmu. Nie wyjaśniono motywów, które miałyby uzasadniać wyłączenie prawa zamówień publicznych. A do ochrony istotnego interesu bezpieczeństwa państwa, owszem, odwołano się, ale w innym kontekście niż wyłączenie prawa zamówień publicznych. Natomiast jako argument na rzecz wyłączenia strona rządowa eksponuje w zasadzie wyłącznie kwestię harmonogramu i cel w postaci maksymalnego skrócenia procedur, czemu służyć ma właśnie wyłączenie obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych. Czyli sytuacja wygląda w skrócie tak. Sejm ustanawia rozwiązania, które w zasadzie już istnieją, ale chyba o tym nie wie. Senat niby wie, że odpowiednie wyłączenie już istnieje, ale wskazuje, że jednak nie istnieje dla tego przypadku, zakładając prawdopodobnie, że powoływanie się na istotny interes bezpieczeństwa państwa jest w przypadku budowy bariery na granicy niedopuszczalne i proponuje jednak stosować prawo zamówień publicznych. W międzyczasie trzy grosze dorzucają media, sugerując omijanie prawa. A na koniec Sejm odrzuca propozycję Senatu. Myślę, że również w tym przypadku reakcja obywatela próbującego dociec, o co chodzi, będzie taka. Tyle razy przyrzekałem sobie, nie będę sobie tym wszystkim nerwów szarpał, roztrząsając sprawy tego kraju, na której tak nie mam wpływu. Bo już w nic nie wierzę. Dlatego już na poważnie. Oczywiście, w całej sprawie spór wokół prawa zamówień publicznych jest tylko kontekstem, tłem dla znacznie poważniejszego problemu, jakim jest podważanie zaufania do państwa i tworzonego prawa poprzez brak profesjonalizmu i elementarnej rzetelności. Dlatego, w obliczu sytuacji na granicy, kilka dni po święcie niepodległości, zależało mi, być może utopijnie, na przeciwstawieniu się temu zjawisku, na moim wąskim zamówieniowym odcinku. Skoro publikuję ten film w ramach cyklu Loi Action, pewnie chcę się odwołać do jakiegoś orzeczenia. I owszem, tym razem do orzecznictwa unijnego, a konkretnie do wyroku Trybunału w sprawie C25201 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii. W skrócie dotyczył on sytuacji, w której z pominięciem prawa zamówień publicznych zlecono świadczenie usług fotograficznej dokumentacji i obserwacji Wybrzeża Belgii. Z powołaniem się na konieczność ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa. Chodziło więc o ochronę granic, infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem informacji niejawnych. Komisja Europejska zarzucała Belgii, że należało stosować procedury określone w prawie zamówień publicznych. Zatem, przypadek wykazujący istotne podobieństwa do aktualnej sytuacji w Polsce. Ochrona granicy, wyłączenie prawa zamówień publicznych z powołaniem się prawdopodobnie na istotny interes bezpieczeństwa państwa oraz zarzuty niezgodności takiego rozwiązania z prawem unijnym. Trybunał w tej sprawie potwierdził jednak, że Belgia miała prawo do wyłączenia reżimu zamówień publicznych. Bardzo ważne było przy tym stanowisko Rzecznika Generalnego Albera, który stwierdził, że to do wyłącznej kompetencji państwa członkowskiego należy ocena, gdzie identyfikuje swoje istotne interesy w zakresie bezpieczeństwa. Kluczowe jest jednak przestrzeganie zasady proporcjonalności, o czym zresztą już teraz przypominają polskie przepisy, wskazując, że odstąpienie od stosowania prawa zamówień publicznych jest dopuszczalne w takim zakresie, w jakim jest to obiektywnie konieczne, w jakim interes bezpieczeństwa państwa nie może zostać ochroniony w inny sposób. W praktyce więc kluczowe znaczenie ma argumentacja, na której opiera się uzasadnienie wyłączenia konkurencyjnego reżimu prawa zamówień publicznych. Znam rozstrzygnięcia, zarówno w orzecznictwie unijnym, jak i polskim, zgodnie z którymi decyzja o zastosowaniu omawianego wyłączenia została uznana za nieuzasadnioną i bezpodstawną. Jak więc pod tym kątem ocenić polski spór wokół wyłączenia budowy muru z systemu zamówień publicznych? Myślę, że w zaistniałych okolicznościach, Naprawdę dałoby się wykazać, że istotny interes bezpieczeństwa państwa rzeczywiście wymaga, by inwestycja nie była realizowana w konkurencyjnym reżimie zamówień publicznych, opartym m.in. na zasadzie przejrzystości, która w szczególności wymusza publikowanie szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia, takich jak zastosowane rozwiązania technologiczne, zastosowane zabezpieczenia, podmioty zaangażowane, generalnie informacje newralgiczne. Czy uzasadnienie odwołujące się do tych okoliczności sformułowano w ramach procesu legislacyjnego? No właśnie nie. Co gorsza, argument notorycznie powtarzany przez zwolenników wyłączenia odwołuje się do tempa prac, to znaczy opiera się na założeniu, że wyłączenie prawa zamówień publicznych jest konieczne ze względu na konieczność uniknięcia sformalizowanych, długotrwałych procedur. Szczerze, taka argumentacja na pewno by nie wystarczyła. Gdyby państwo polskie dysponowało wyłącznie takim uzasadnieniem, prawdopodobnie w razie ewentualnego sporu Trybunał uznałby niezgodność prawa polskiego z prawem unijnym, bo do załatwiania problemów z harmonogramem istnieją zupełnie inne, przewidziane prawem zamówień publicznych instytucje, które pozwalają na uniknięcie sformalizowanych procedur. Zresztą trzeba przyznać, że na niedostatki uzasadnienia w tym zakresie zwracali w Sejmie uwagę przedstawiciele Rządowego Centrum Legislacji. Niestety bezskutecznie. Gdyby ten film oglądał przedstawiciel opozycji i dotarł do tego momentu, mógłby pewnie stwierdzić Ja wiedziałem, że tak będzie. O ile jednak w uzasadnieniu do projektu ustawy należało wyrazić właściwe argumenty, ich brak na tym etapie nie upoważnia jeszcze do twierdzeń o niezgodności z prawem unijnym. Niestety jednak, wypowiedzianych w debacie publicznej zarzutów cofnąć już się nie da. A jak już wspomniałem, nie ma podstaw, by obecnie kategorycznie stwierdzać, że wyłączenie prawa zamówień publicznych jest niezgodne z prawem unijnym, bo zarówno na forum unijnym, jak i polskim przyjmowano dotychczas, że ochrona granic i integralności terytorialnej niewątpliwie leży w istotnym interesie bezpieczeństwa państwa członkowskiego. I może ono, z poszanowaniem zasady proporcjonalności, wyłączyć stosowanie prawa zamówień publicznych zgodnie z prawem unijnym. Takie podejście oznacza w istocie, że kontrowersyjny przepis ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej nie ustanawia żadnego nowego wyłączenia, a jedynie powtarza, czy też rozwija i konkretyzuje w odniesieniu do specyficznych okoliczności rozwiązania już istniejące. Oczywiście, można postawić pytanie, po co w takim razie uchwalane są przepisy o wyłączeniu obowiązku realizowania organizowania przetargów, skoro już na podstawie obecnie obowiązujących przepisów takie wyłączenie istnieje? Innymi słowy, dlaczego ustawodawca ustanawia przepisy, które powielają istniejące już rozwiązania? Rzeczywiście, to akurat z punktu widzenia techniki prawodawczej, teorii prawa, może budzić zastrzeżenia. To jednak nie jest jedyny taki przypadek, to nie jest jedyne takie rozwiązanie. I sądzę, że również w tym, jak i w znanych mi wcześniejszych podobnych przypadkach, przemawiały za nim względy praktyczne. Otóż wyłączenie prawa zamówień publicznych z powołaniem się na istotny interes bezpieczeństwa państwa jest naprawdę bardzo trudne. I naprawdę wiem, co mówię. Znam to zarówno z praktyki zawodowej, jak i z prowadzonych badań naukowych, które mi w ramach prac nad rozprawą doktorską. Objąłem analizą dosłownie wszystkie wyroki unijnych oraz krajowych organów sądowych dotyczące wyłączania reżimu zamówień publicznych z powołaniem się na ochronę istotnego interesu bezpieczeństwa państwa. Dlatego, konkretyzując to wyłączenie w odniesieniu do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, ustawodawca w pewnym sensie upraszcza sytuację i wyręcza komendanta głównego Straży Granicznej z obowiązku uzasadniania decyzji o wyłączeniu prawa zamówień publicznych. W ten sposób mówi, Ok, biorę tę decyzję na siebie i uznaję, że gdyby budowa zaporu, zapory na granicy polsko-białoruskiej miała odbywać się w ramach publicznego przetargu, zagrażałoby to istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa. Jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania? Jak powiedziałem, głównie praktycznie, niemal całkowicie eliminowane jest ryzyko odwołań, unieważniania zawartych umów czy procesów odszkodowawczych. Oczywiście, raz jeszcze podkreślam, nie oznacza to, że państwo może swobodnie podejmować decyzję o wyłączeniu unijnego prawa zamówień publicznych w każdych okolicznościach, lecz powinno dysponować argumentami potwierdzającymi proporcjonalność podjętych działań. Przede wszystkim jednak sugestie niektórych polityków oraz mediów, jakoby wyłączenie prawa zamówień publicznych było a priori niedopuszczalne, jest po prostu błędne, a sądzę, że w dramatycznych okolicznościach kryzysu granicznego po prostu niepotrzebne, i potencjalnie szkodliwe. Jakkolwiek świat polityki kieruje się innymi regułami, to jednak uważam, że krytyka ma swoje granice, a jedną z nich wyznacza postulat posługiwania się argumentami opartymi na rzetelnej wiedzy. Profesjonalizm prawników, a nie polityczne zaangażowanie powinien być tutaj nomen murem i barierą granic państwa wartości. Przed zagrożeniem anarchizowania naszego życia społecznego i erozji zaufania obywateli do państwa i prawa. Podsumowując, co chciałem przekazać poprzez odwołanie się do wyroku CUE w sprawie Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii w kontekście sytuacji na polskiej granicy? Po pierwsze, jakkolwiek w wielu obszarach prawo unijne rzeczywiście przewiduje pewne ograniczenia dla ustawodawców krajowych, to jednak obszar bezpieczeństwa zasadniczo pozostaje domeną państw członkowskich. Jak wynika z unijnego dorobku orzeczniczego, to państwa najlepiej rozeznają swoje strategiczne interesy w obszarze bezpieczeństwa, dlatego mogą określać środki do realizacji tych interesów. Ich działania w tym obszarze nie mogą być jednak dowolne, a zakres kompetencji wyznacza zasada proporcjonalności. Unijny wyrok wskazuje jednak na jeszcze jedną kwestię istotną nie tylko dla oceny ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Ale również w odniesieniu do szerszego kontekstu sporów o prawo pomiędzy instytucjami unijnymi a Polską. Wyrok przypomina, że kluczowe jest odpowiednie uzasadnianie przyjmowanych rozwiązań i opracowywanie ich w oparciu o profesjonalne badania prawne, a nie wyłącznie w paradygmacie jakoś to będzie. Tylko w ten sposób państwa mogą w ramach Unii Europejskiej skutecznie realizować swoje najlepiej pojęte interesy. Po drugie, w debacie publicznej potrzebujemy dyskusji rzetelnej, opartej na wiedzy, w szczególności o prawie. Instrumentalne traktowanie prawa, w tym prawa unijnego, w dyskusji prowadzonej w ramach politycznego sporu, może przynieść tylko szkodę. Podważa zaufanie do instytucji państwa i szacunek dla samego prawa. To truizm, ale mimo wszystko warto o tym mówić. Nie tylko w chwilach podniosłych, jak Dzień Niepodległości, który dopiero co świętowaliśmy, gdy wspomina się heroiczny wysiłek jednoczenia kraju, w tym poprzez sklejanie struktur państwa jednolitym prawem powszechnym. W szczególności warto o tym przypominać dzisiaj, gdy świąteczna atmosfera minęła i trzeba zabrać się do rzetelnej pracy. I właśnie to chciałem powiedzieć na tle unijnego orzeczenia o ochronie granic, interesie bezpieczeństwa państwa i zamówieniach publicznych. Jeśli wyjątkowo patetyczne zakończenie materiału na kanale Wam nie przeszkadza, zachęcam do lajkowania filmu, do subskrybowania kanału i do obejrzenia kolejnych materiałów. Do zobaczenia!